że coraz więcej ludzi stara się o naszą uwagę. Coraz więcej ludzi chce przyciągnąć nas do siebie, żebyśmy ich posłuchali, żebyśmy im poświęcili uwagę, żebyśmy czytali to, co napisali, żebyśmy lajkowali, udostępniali, reklamowali, finansowali to, co oni prezentują. I jesteśmy w coraz większej trudności, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkich słuchać, na wszystkich patrzeć, wszystkich zadowolić, wszystkim pomóc, realizować ich marzenia, plany i tak dalej. Nie damy rady, nie damy rady, bo mamy 24 godziny tylko na dobę i się nie da tego wszystkiego ogarnąć. I z konieczności trzeba coraz częściej dokonywać wyboru. I to mądrego wyboru. I odrzucić, i zrezygnować z tego, co niekoniecznie warte jest słuchania i patrzenia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się, czy wsłuchali się w słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ jest tylko jeden mistrz, ojciec i przewodnik, i tak właśnie zatytułowałem to nasze dzisiejsze rozważanie, a zwrócimy się do Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału i wspólnie razem spróbujemy posłuchać słów Jezusa, wziąć naukę z Jego słów. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, tekst od wersetu 1 do 12, czytamy Słowo Boże. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Więc to, co będziemy rozważać, Jezus skierował i do swoich uczniów, i do tłumów, czyli można by powiedzieć, że do wszystkich. Bo były takie chwile, kiedy Jezus mówił tylko do swoich uczniów. Bywało, że przemawiał do jakichś swoich przeciwników, do swoich krytykantów. Bywało, że mówił do kogoś, kto miał władzę w danym momencie. Bywało, że przemawiał do kogoś, kto był w potrzebie i przyszedł do niego z jakąś prośbą albo wątpliwością. Tutaj natomiast powiedział do wszystkich i do swoich uczniów. I Jezus w tej wypowiedzi, którą rozważymy dzisiaj, wypowiedział się o dziwo o ludziach nieobecnych w tym miejscu, gdzie przebywał i gdzie właśnie przemawiał. Mówił o uczonych w piśmie i o faryzeuszach. I tutaj się rodzi pytanie, czy jako uczniowie Jezusa mamy prawo wypowiadać się o ludziach spoza naszego kręgu, o ludziach, którzy nie są obecni tutaj w tej sali? No, Jezus tak zrobił, chociaż dzisiaj poprawni politycznie mówią, że nie należy się wypowiadać od nieobecnych, bo to jest, może być jakieś właśnie ocenianie albo coś tam, osądzanie. Jezus nie przejmował się tym, co mówią ludzie. On chciał swoich uczniów i tłumy, które go otaczały, nauczyć jednej ważnej sprawy. Ale oczywiście słowa, które rozważymy, powinny zabrzmieć przede wszystkim w uszach uczniów Jezusa. I my, jeżeli zaliczamy się do grona uczniów Jezusa, wsłuchajmy się, czego uczy nas nasz Zbawiciel. Werset drugi. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Tak, wykładem Słowa Bożego, wykładem prawa mojżeszowego, bo wtedy tylko takie Słowo Boże było spisane, zajęli się nauczyciele prawa. I pytam, czy to dobrze, czy źle, że tak właśnie się dzieje, że znawcy zajmują się wykładem prawa, że ci, którzy są zorientowani w temacie, objaśniają prawo. No powiedzielibyśmy, że to chyba dobrze, bo gorzej jest, jak ktoś się nie zna na czymś, a zaczyna objaśniać. Nie za bardzo w temacie jest zorientowany, a próbuje innych pouczać.
No ja bym nie chciał, żeby pouczał mnie ktoś, jak mam trafić gdzieś tutaj w mieście, jak on nie, w ogóle nie zna miasta. Wolałbym, żeby to był ktoś, kto zna. Słowo Boże przecież nas poucza, że Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. I trzeba uważać nawet na takich, którzy zabierają się za wykładanie Pisma, a nie mają o tym pojęcia. Ślepy, gdy prowadzi ślepego, razem wpadną w dół. Trzeba uważać na różnych domorosłych teologów, w cudzysłowie, którzy jeszcze nie bardzo wiedzą, o czym mówią, a już się zabierają za tłumaczenie, za wykładanie Słowa Bożego. Jezus tutaj nie tyle chce zwrócić uwagę na to, że właśnie znawcy Pisma, że uczeni, faryzeusze się zajmują wykładaniem Pisma. Chcę natomiast zwrócić uwagę na to, że z nimi jest coś nie tak. Coś jest nie tak. Chociaż są znawcami prawa i chociaż może teoretycznie dobrze wszystko rozumieją, tylko coś jest z nimi nie tak. Patrzę na Kazimierza, przypominam sobie, jak kiedyś on składał świadectwo, jak w czasie Wielkiego Postu, jako chłopiec wbiegł na plebanię i zobaczył, jak proboszcz i ci wikariusze i tam jeszcze inni obżerali się wędlinami, tam szynki, kiełbasy na tym stole, a wcześniej w kościele Wielki Post, nie wolno nic żadnych wędlin i tak dalej. Wiecie zresztą, jak to tam w kościele katolickim, Wielkim Poście. I to Kazikiem wstrząsnęło. Właśnie Pan Jezus chce tutaj coś ważnego powiedzieć o tych nauczycielach. Werset trzeci. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Pamiętam, zdarzyło mi się kiedyś, i to była jedna z najbardziej przykrych chwil dla mnie osobiście, gdy ktoś powiedział mi, że ja nie żyję tak, jak głoszę. Głoszę, ale nie postępuję tak, jak głoszę. To było coś, co mną wstrząsnęło, co mnie bardzo zabolało. I nie chodzi o to, czy on miał rację, czy nie, ale gdy dla sługi Słowa Bożego zdarza się coś takiego usłyszeć o sobie, no to musi być przykra chwila. Chciałbym tutaj w tym temacie powiedzieć, że jeżeli ktoś głosi coś, mówi, naucza czegoś, a nie postępuje tak, jak głosi, to tym samym nie odwołuje znaczenia tego, co głosi. Że to, co głosi, ta nauka, ona jest dalej obowiązująca. Brak właściwej praktyki tego mówiącego nie przekreśla prawdy Słowa Bożego. Weźmy prosty przykład. Jeżeli kiedyś, pamiętam, instruktor nauki jazdy poinstruował mnie, że przy skręcaniu absolutnie nie wolno wkładać ręki w środek kierownicy i tak próbować skręcać, to jeżeli ja potem zauważyłem, że on tak zrobił właśnie, to co to znaczy? To znaczy, że można już wkładać rękę w środek kierownicy i tak próbować skręcać? Jeżeli ktoś nie wypełnia tego, co sam naucza, to nie znaczy, że on już źle naucza. Tylko jest problem z tym człowiekiem, że nie stoi za tym, czego naucza. Słowo Boże zobowiązuje nas do tego, byśmy byli mu posłuszni, nawet gdyby nauczyciele tego słowa pobłądzili. Może się nam zdarzyć i zdarza nam się, że słuchamy jakiegoś kaznodziei, jakiegoś pastora, jakiegoś nauczyciela Słowa Bożego, a za miesiąc czy za pół roku się okazuje, że on w ogóle zawalił wszystko. I to wcale nie oznacza już od razu, że to, czego nauczał, było niezgodne z Biblią. Natomiast to, co Słowo Boże tu mocno podkreśla, to, żeby być zaangażowanym w wykonywanie tego, czego się naucza. Ci uczeni w piśmie, ci faryzeusze, oni dobrze mówili, tylko tego nie wykonywali. I Jezus właśnie na to
zwrócił uwagę w tej wypowiedzi. Chciał, żeby to zabrzmiało, żeby to poruszyło ludzi, że tak nie może być. Tak nie może być i między nami, bracia i siostry, że ktoś staje i naucza, a nie żyje, a nie postępuje tak, jak naucza. Dlatego trzeba nam takich nauczycieli, których możemy oglądać, weryfikować ich życie, obserwować w przeciągu lat, jak oni żyją, jak oni wypełniają to słowo. Łatwo jest gdzieś pojechać daleko, głosić coś tam, a nikt nawet nie wie, jak ten mówca żyje, jak postępuje, jak się zachowuje. Gdy ja staję między wami od lat, bardzo mi jest przykro, że wciąż macie tego samego kaznodzieję, ale przynajmniej możecie w jakiś sposób obserwować moje życie i weryfikować, czy tak żyję, jak mówię. Gdy nauczam na przykład, że należy oddawać dziesięcinę, to możecie to sprawdzić, czy ja sam oddaję dziesięcinę. Jeżeli mówię, że dobrze jest włączyć się w pracę, coś zrobić dla wspólnego dobra w zborze, no to powinienem sam się włączać w tę pracę i dawać taki przykład. No, tego właśnie zabrakło uczonym w piśmie i faryzeuszom. I stąd wskazówka, lekcja, ważna myśl tu z tego słowa Pana wynika, że trzeba zachować stosowny dystans do tego, co mówią choćby najlepsi nauczyciele Słowa Bożego, bo w sumie to łatwo jest mówić, ale żyć tak, jak się mówi, to już wymaga pewnego wysiłku, pewnej determinacji. I Pan Jezus dalej mówi tak, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. To nie podobało się Panu Jezusowi, że to obserwował, że ci uczeni w piśmie, faryzeusze, zajęli się nauczaniem, znali prawo, owszem, studiowali, znali, ale że oni sami tego prawa nie stosują. Pouczają innych, a sami chcieliby korzystać, jak to było niedawno, z immunitetu, żeby nie podlegać tym samym przepisom. I mało tego, tutaj jeszcze Pan powiedział, że oni przez tę swoją naukę wiążą ciężkie brzemiona. Tutaj jest słowo, które oznacza ciężar, ładunek. I ci nauczyciele wiążą ciężkie ładunki. Jeden ładunek by już nam wystarczył czasem. Jeden jakiś obowiązek, jedno jakieś przykazanie czasem potrafi zaciążyć, że człowiek aż się ugnie. Ale ci specjaliści od tego, jaka jest wola Boża, co to trzeba robić, jakim być dobrym chrześcijaninem i tak dalej, potrafili wiązać w pęczki te różne ciężary. Widzieliście pewno gdzieś na zdjęcia jakiegoś osła, jak idzie, a na tym ośle nie, że jeden albo dwa worki dla równowagi, ale wszędzie, nawet z tyłu jeszcze worek wisi. Pełno tego naładowane, ten, aż tam mu się nogi gną, ten biedny osioł. I tutaj właśnie jest taki obraz, związanie wielu różnych ciężarów, obłożenie obowiązkami tychże ludzi, co powodowało, że to było nie do uniesienia. Wiążą wielkie ciężary i obarczają nimi ludzi, a sami palcem nie chcą ich ruszyć, powiedział Pan. Nieraz jest tak, że osoby obciążone jakimiś obowiązkami, na podstawie pisma oczywiście, boli w sercu to, gdy obserwują, że ten, kto ich właśnie wezwał do tego czy tamtego, sam wcale się tym nie zajmuje. Nie chce nawet palcem tego ruszyć. Nie jest zaangażowany w to, do czego wezwał innych. Dlatego nauczyciele Słowa Bożego, starsi zboru, powinni zwracać uwagę na to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, żeby nie przeciążać braci i sióstr w zborze, żeby nie nakładać ciężarów przez różne nauczanie, takich ciężarów, które byłoby trudno
unieść. Trzeba być ostrożnym w tym, bo można przez wypunktowanie różnych wezwań Słowa Bożego, można kogoś na przykład obciążyć tym, że jego wierzący domownik jest niewierzący ciągle. I można taki ciężar włożyć na duszę drugiego człowieka, na którą on nie odpowiada, bo nie możemy dorosłego człowieka, czy to jest mąż, czy żona, czy dorosłe dzieci, zmusić, żeby oni się nawrócili. Ale zapewniam was, że mógłbym wam wygłosić takie kazanie, żebyście poczuli ciężar tego, że odpowiadacie za to. Trzeba nam uważać, na przykład, żeby nie wymyślać ciągle nowych nabożeństw i nowych spotkań. Bo więcej, bo jeszcze to by jeszcze, i jeszcze modlitwa, i jeszcze tam jakieś rozważanie, i jeszcze studium. Wszystko dobre, wszystko, ale może to być związanie takiego ładunku na tydzień, że zaczynamy się uginać, że jest ciężko to nieść. Na przykład wciąż jakieś nowe agapy, kolacje, śniadania, poczęstunki i tak dalej, bo to ludzie lubią, nie? Bo za tydzień będziemy mieli agapę. Ale ktoś to musi przygotować, ktoś musi przy tym pochodzić, ktoś musi to posprzątać, nagotować, ktoś za to zapłacić. No trzeba być ostrożnym. Na przykład jakieś wciąż nowe zbiórki pieniędzy. Ach, no bo trzeba to i tamto i bracia i siostry, dawajcie pieniądze, dawajcie pieniądze. Trzeba uważać, żeby nie przeciążyć. Tym bardziej, jeżeli ten, który ogłasza zbiórkę, sam nie składa żadnych środków na to. Zwróćmy uwagę, że nasz Pan, On nie wiązał żadnych ciężarów. Nie brał iluś tam obowiązków i wszystko, żeby włożyć na swoich uczniów. On nawet powiedział, że Jego brzemie, nie Jego brzemiona, nigdzie nie jest powiedziane Jego brzemiona, tylko Jego brzemie jest jakie? Lekkie. To jest całkiem inne podejście. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Jezus ciągle mówi o tych uczonych w piśmie i faryzeuszach, którzy zajmowali się wykładaniem prawa mojżeszowego dla Izraelitów. Owi nauczyciele, oni nie to, że nic w ogóle nie robili, oni byli aktywni, oni coś robili, angażowali się w coś, ale wszystkich swoich czynów dokonują, aby pokazać się ludziom. W przekładzie dosłownym jest powiedziane. Znaczy, że aktywność tych nauczycieli szła tylko w tym kierunku, żeby pokazać się ludziom, żeby zyskać jakiś prestiż, jakąś pochwałę ze strony ludzi, aby się pokazać. Robili to dla ludzkiego oka. I co robili? Poszerzali swoje filakterie, powiedział Jezus. On to zauważył. Filakteria to było takie małe pudełeczko skórzane, które Żydzi, właśnie ci uczeni w piśmie, kapłani i tak dalej, przywiązywali sobie na czoło albo na rękę. I tam były cztery malutkie zwoje, na których były wypisane fragmenty Tory. I oni to nosili, żeby jakby podkreślić swój stosunek, prawidłowy stosunek do Tory, do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. I tutaj Pan powiedział, że oni powiększają te pudełeczka. One oczywiście miały jeszcze rzemyk, bo było przywiązane czy do ręki, czy do czoła. I oni w ten sposób jakby obrazowo pokazywali, jak oni mocno są związani, jak są mocno oddani Słowu Bożemu. Coraz większe filakterie to po prostu uwypuklanie w społeczeństwie tego, jak oni bardzo przestrzegają Słowa Bożego. Znacie takich faryzeuszy uczonych w piśmie? Takich, co tak mocno podkreślają, że oni tak tylko Słowo Boże. Nawet już nie mówią normalnym językiem, tylko Słowem Bożym cały czas mówią. Mało tego, ci, o których Jezus mówi, wydłużali frędzle przy swoich szatach. Te frędzle to było zgodnie z Torą zakończenie szaty, płaszcza pobożnego Żyda. Te frędzle miały na celu przypominanie, będziecie mieć te frędzle,
żebyście na nie spoglądali, przypominali sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie podążali za własnym sercem, własnymi oczami, za którymi idąc, byście cudzołożyli, abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli święci dla waszego Boga. Taki był cel tych frędzli modlitewnych przy szatach. I ci uczeni w piśmie faryzeusze, jak to jest powiedziane, wydłużali te frędzle. No bo ten frędzel miał być pewno taki, żeby tam do ziemi nie dotykał, czy co tam, żeby tylko zwracać uwagę. Ale oni tak z upływem czasu patrzył, jak Kowalski, jakie ma tam, przepraszam brata Kowalskiego, jakie ma te frędzle, to ja sobie, my zrobimy se dłuższe. Kobieto, weź, przyszyj mi tam z 10 centymetrów dłużej. Niech się nawet wlecze po ziemi. Niech nawet ludzie popatrzą, mówią, ale mu się aż wleczą, to mocno jest zajęty tym właśnie, żeby tak Słowa Bożego pilnować. Tacy właśnie byli religijni przywódcy Izraela w czasach Jezusa. Tak się właśnie zachowywali, na pokaz wszystko robili. Robili dla ludzkiego oka. Ta ich cała pobożność, ta ich aktywność, oni byli aktywni, ale tylko w tym, żeby się pokazać innym, żeby zyskać prestiż, zyskać pochwałę, zyskać uwagę innych ludzi. W innych sprawach, jak zauważyliśmy, kładli ciężary na innych ludzi, a sami nawet palcem nie chcieli kiwnąć. Mało tego, czytamy dalej, 6-7 werset, lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. No właśnie, tutaj Pan Jezus wymienia cztery rodzaje próżności serc tych uczonych w piśmie. Oni lubili, można powiedzieć, najlepsze jedzenie. Pierwsze miejsce przy stołach to znaczyło, że tam te siostry zawsze przyniosą najlepsze jedzenie, najlepsze kotlety, najlepsze ciasto, bo tam pastor siedzi, albo tam, ach, tam bracia starsi, rada siedzi, nie? I tam, żeby się dostać, żeby tam się ułożyć. Oni lubili pojeść. Ach, ludzie lubią pojeść, no nie? Lubimy dobrze pojeść. Jak agapa jest, to tam smarujemy czym prędzej tam i tak, żeby te lepsze wziąć i czym prędzej usiąść w takim wygodnym miejscu, żeby ktoś nas nie potrącał, nie przeszkadzał. Oni to lubili. Mało tego, lubili honory podczas zgromadzeń. Pierwsze krzesła w synagogach. To były takie miejsca w synagodze, które były zwrócone do publiczności. Proszę bardzo. Są tu takie miejsca. Niektórzy czasem na nich siądą, ale jakoś rzadko są używane. Pierwsze miejsce w synagogach, żeby z honorami. Proszę bardzo, rezerwacja, bracie, dla ciebie. Nie, ty tam nie możesz siedzieć, tutaj, a to tak, ale uhonorowali, docenili. Ja mam tam swoje miejsce. Jak mi parę razy podsiedli, to sobie wykupię to miejsce i tabliczkę przykręcę, to jest moje miejsce. Są takie świątynie, jakbyście się przeszli po Gdańsku, z nazwiskami nawet. Oni lubili popularność. Rozpoznawalność na ulicy. Dzisiaj to może mniej, ale mamy internet, mamy inne takie ulice w internecie, Facebook albo tam coś, ilu znajomych, ilu ludzi mnie rozpoznaje, zagląda na mój profil. Oni bardzo lubili popularność. Oni lubili tytuły, rabbi, mistrzu, nauczycielu. To był tytuł w Izraelu. To wszyscy jakoś tam z respektem. Tak jak dzisiaj w sutannie ktoś w koloradce. O, już inaczej cię traktują. Oni to kochali. Ci ludzie, o których mówi Jezus, oni to kochali. Oni byli na tym skoncentrowani. W to się angażowali całą duszą. I powiedziałbym, że zjawisko jest to nieobce i dzisiaj. Bo każdy chce być ważny. Jest tu ktoś, kto tak chce być nieważny?
Nawet jak powiemy, że nie, o, my nie, nie, my nie, to gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że jednak by się przydało, żeby mnie tam docenili, zauważyli, żeby zarezerwowali dla mnie miejsce, żeby chcieli mnie posłuchać. Pamiętam, kiedyś jeden człowiek przyszedł na nabożeństwo, przywitaliśmy go, ale nie zaproponowaliśmy mu, że będzie wygłaszał kazanie i on tak po paru pieśniach wstał i wyszedł. I potem pytaliśmy kogoś tam przy wyjściu, co, czemu on wyszedł. On powiedział, że on tu nie przyszedł słuchać, on już wszystko wie, on przyszedł tutaj pouczyć. Nie? Ale że nie było dla niego, to poszedł sobie od razu. No takie tendencje zauważamy i dzisiaj. Pan Jezus, mówiąc o tych uczonych w Piśmie i faryzeuszach, uważajmy, bo to są słowa Jezusa. To nie jest jakieś tam rozważanie MB, że On chce tam pogadać w niedzielę o czymś. To Pan do swoich uczniów te słowa mówił. I oto teraz przechodzimy do nauki, która nas dzisiaj bardzo obowiązuje. 8 werset. Ale wy, oni tak postępują. Oni tak się zachowują, o takie rzeczy dbają. Obciążają innych, a palcem kiwnąć sami nie chcą. Ale wy, my, ja, wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. To jest pierwsza bardzo ważna lekcja czy wezwanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o to, co my sami o sobie myślimy, mówimy i jak sami siebie tytułujemy. Oni kochali tytuły, oni o sobie dobrze myśleli, oni się wywyższali. Pamiętacie, jak jeden faryzeusz wszedł do świątyni i się modlił. Pan Jezus tę jego modlitwę opowiedział. Co on o sobie nie myślał i że nie jest tak jak ten tam oto celnik. Oni byli tacy, ale wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Oto jest bardzo ważna lekcja, bardzo ważne wezwanie Pana. Ten tytuł rabbi z hebrajskiego to znaczyło mistrz, nauczyciel. To był tytuł bardzo prestiżowy, wzbudzający szacunek, respekt w ówczesnym społeczeństwie. I Pan Jezus głównie do swoich uczniów to mówi oczywiście, żebyśmy sami siebie nie nazywali tak, żebyśmy nie myśleli o sobie w ten sposób, żebyśmy nie tytułowali, nie posługiwali się takimi tytułami. A niestety mamy z tym zjawiskiem i w naszym społeczeństwie, i w naszym środowisku kościelnym do czynienia, że niektórzy bardzo kochają tytuły i bardzo podkreślają to i chcą gdziekolwiek to, żeby ich odpowiednio tytułować. A jak powinniśmy się faktycznie przedstawiać w gronie braci i sióstr, w swoim otoczeniu? A wy wszyscy jesteście braćmi, mówi Słowo Boże. Więc normalnie powinniśmy powiedzieć tak, jestem bratem w Chrystusie Jezusie. Jestem siostrą Twoją w Chrystusie. Tyle. Czy to jest jakiś marny tytuł? Nie, to nie jest marny tytuł, ale to jest prawdziwy tytuł. To jest coś, co odzwierciedla naszą pozycję w oczach Pana. Wszyscy jesteśmy braćmi. On jest najstarszym naszym bratem, Chrystus Pan, a my wszyscy jesteśmy Jego młodszym rodzeństwem, o tak byśmy powiedzieli. On jest pierwszy pośród wielu braci, tak mówi Pismo Święte. I to jest jedyny uprawniony tytuł, jakim powinniśmy się posługiwać. Nie chciałbym, żebyście kiedyś usłyszeli, ja tu jestem pastorem. Ja jestem waszym bratem. Jestem waszym bratem. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas próbował przez jakiś tytuł podkreślać swoje znaczenie, podkreślać swoją rangę. Nie. Jest tylko jeden rabbi, mistrz, nauczyciel, tylko jeden godny tego tytułu, a to jest nasz Pan Jezus Chrystus.
Tenże mistrz w Izraelu, rabbi, to był ktoś, za kim podążali jego uczniowie. To był ktoś, kto stanowił wzorzec życia dla grona uczniów, którzy go słuchali. To był ktoś, dla którego oni poświęcali swoje życie, a przynajmniej jakąś część swojego życia. To był ktoś, kto był ideałem dla uczniów. Jezus jest dla wszystkich uczniów Jezusa właśnie takim ideałem. I jest jedynym takim ideałem, jedynym wzorcem. Nie może być kilku wzorców. Wzorzec to właśnie ten jeden, jedyny jest. Bo jakbyśmy powiedzieli, że tu jest wzorzec i tu jest wzorzec, a tu jest powiedzmy 2 centymetry mniej, tam milimetr więcej i tak dalej, to potem okazuje się, że wszystko jest nie tak. Wszyscy powinniśmy się wzorować na Jezusie Chrystusie i tylko na Nim. Nie tworzyć sobie innych wzorców, nie zachwycać się jakimiś innymi ludźmi, którzy chętnie by tego chcieli, którzy by nawet nas do tego namawiali, żebyśmy ich słuchali, żebyśmy ich oglądali, żebyśmy ich podziwiali, żebyśmy, nie wiem, no... Bo oni, nie wiadomo co. Nie? Tylko Jezus jest naszym wzorcem. Powiecie, no ale my Jezusa nie widzimy. No nie widzimy Go, ale Go mamy. Mamy Go w Duchu Świętym na co dzień. On jest obecny przy nas. Mamy Go w Ewangelii. Możemy czytać, rozważać, poznawać Pana Jezusa, naśladować, rozmawiać z Nim, modlić się do Niego. Możemy czy nie? Po cóż nam jacyś inni mistrzowie? Jeden. Tylko jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus, tak powiedział Pan. On miał prawo tak powiedzieć, On jest Bogiem. On oddał za nas swoje życie. Zmartwychwstał i wstąpił do nieba. On ma moc na niebie i na ziemi. On jest nadchodzącym Panem Panów i Królem Królów. Jemu należy się całkowita chwała, oddanie. Jemu należy się całkowite posłuszeństwo. On jeden, nikt więcej, kropka. Jezus Chrystus. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. O, a to ci dopiero. Oczywiście chyba rozumiemy, że nie chodzi tutaj o biologicznych ojców, że Jezus tutaj mówi do małego chłopczyka, on na przykład, nie nazywaj go swoim ojcem, bo tylko jest jeden ojciec w niebie. Nie, wszystkie dzieci mogą nazywać swojego ojca biologicznego tatą, tatusiem, jakby tam nie nazywali, albo tak bardzo oficjalnie ojcze Adamie na przykład, nie? Ale nie wolno nikogo innego poza Bogiem samym nazywać ojcem w sensie duchowym. Tak tutaj naucza nas Słowo Boże. I gdy Pan to mówił, być może wtedy jeszcze nie było takiej praktyki jak to dzisiaj, ale te słowa Jezusa chyba proroczo zapowiadały czasy, gdy wielu duchownych z papieżem na czele nazywani są ojcami w sensie duchowym. Ojcze Święty nawet niektórzy do Niego mówią. I każdy zakonnik, wystarczy, że ubierze jakiś habit i tam ma jakieś święcenia kapłańskie i już jest ojcem. I wielu dzisiaj właśnie tak się zwraca. To jest jakiś paradoks w ogóle. Dziwne zjawisko, że coraz więcej ludzi do Boga mówi tato, a do ludzi duchownych ojcze. Biblia mówi, że Boga mamy nazywać ojcem. I w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym mamy prawo mówić do Boga ojcze, Abba ojcze. Tylko przez Jezusa Chrystusa możemy to robić. Bo inaczej nie możemy. Tylko w Jezusie, w Synu Bożym, jeśli jesteśmy ukryci, możemy mówić do Boga Ojcze. A tutaj mamy jakieś takie zamieszanie, że ludzie do Boga mówią tato, a do faceta w habicie mówią ojcze. Dziwne. A Pan nasz tutaj powiedział, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. I gdy modlimy się Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to modlimy się właśnie do tego jedynego Ojca. Tylko On godny jest takiego tytułu Ojciec przez wielkie O. Jest dużo ojców
przez małe o ojców biologicznych, ale jest jeden w sensie duchowym. On jest godzien tego tytułu. Od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo, tak mówi Pismo Święte. Czytamy dalej. Ani też nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Tutaj chodzi o to, jak inni nas tytułują. Tam na początku, gdy Pan Jezus mówił, żeby się nie nazywać rabbi, mistrzu, to mówił o tym, że my sami możemy siebie tytułować, siebie uważać za tam nie wiadomo kogo. I żeby tego nie robić. Pamiętać, że jesteśmy tylko braćmi dla innych i kropka. Tutaj natomiast mówi o takiej sytuacji, że inni nas będą nazywać w sposób wyjątkowy. Biblia Ewangeliczna, niech was też nie tytułują mistrzu. Jeden jest waszym mistrzem, Chrystus. Niech was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden wasz jest mistrz, Chrystus. Jest tutaj słowo greckie, które oznacza przewodnik, mistrz. I z tego, co Pan tutaj powiedział, wynika, żeby nikogo innego nie uznać i samego siebie nie traktować jako przewodnika dla innych, bo jest tylko jeden przewodnik, jeden mistrz, Chrystus Jezus. Jest w dzisiejszym społeczeństwie moda na przewodników i nie myślę o przewodnikach po mieście, czy tam jakichś przewodnikach po Windowsie, czy tam po czymś jeszcze. Nie, tylko chodzi o przewodników duchowych. Naprawdę, jakbyście się tam wczytali czy pozaglądali do internetu, to jest dzisiaj duże wzięcie, bo ludzie są zdezorientowani, coraz bardziej zdezorientowani i chcieliby się dać poprowadzić komuś, żebyś ty wziął odpowiedzialność za to, gdzie ja pójdę, jak ja będę żył i tak dalej, nie? Za mój sukces. Bądź moim przewodnikiem po sukcesie, po robieniu pieniędzy, po rozwiązywaniu problemów takich czy innych. Jest taka moda na to. A Pan powiedział, żeby nikt z nas nie myślał o sobie i nie pozwolił, żeby inni nas traktowali jak przewodników, bo jest tylko jeden przewodnik, Jezus Chrystus. Jeżeli my możemy jakoś ludziom usługiwać i powinniśmy usługiwać, to tylko w taki sposób, żeby wskazywać na Jezusa Chrystusa jako przewodnika, jedynego przewodnika. Żebyśmy nigdy nie weszli w miejsce Chrystusa, żebyśmy nie zaczęli zachowywać się tak, że to my jesteśmy tymi ekspertami, którzy mogą innych poprowadzić. Jest tylko jeden prawdziwy przewodnik, Chrystus Jezus, który jest przy nas w Duchu Świętym, przecież powiedział, nie zostawię was sierotami. On był przewodnikiem dla swoich uczniów, gdy chodził po ziemi, a potem, gdy odszedł, posłał Ducha Świętego, żeby prowadził. I ci, których Duch Boży prowadzi, jest napisane, są dziećmi Bożymi. On jest naszym przewodnikiem. Te trzy wskazówki Pana Jezusa, które żeśmy tu wymienili, odczytali, one nawiązują do naturalnej skłonności do myślenia o sobie dobrze. Każdy z nas ma tę naturalną, wrodzoną skłonność. Jest w nas skłonność do chęci imponowania, do bycia uznanym, bycia wielkim. I Pan w związku z tym mówi tak. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Werset 11. Kto nosi w sobie takie myśli, żeby się jakoś wybić, żeby jakoś więcej coś znaczyć niż inni, niech będzie sługą waszym. Taka jest rada Pana Jezusa. Faktyczna wielkość nie odpowiada świeckim kryteriom wielkości, bo tutaj na tym świecie to co innego przesądza o wielkości i inaczej się tę wielkość rozumie. Jezus położył akcent zupełnie w innym miejscu niż ludzie. Jezus mówi, bądź sługą. Bądź sługą. Dlaczego Jezus tak mówił? Bo sam był sługą. Nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje za wielu. Ach, on właśnie jest naszym mistrzem. Już tu się nam zazębia, widzicie. On tak, jak nauczał, tak też żył. Tak postępował.
Duch tego świata pobudza do wywyższania się, do podkreślania swojego znaczenia. Taki jest trend w społeczeństwie. Jesteś ważny, inspirujesz innych. Ach, jesteś super, jesteś mega. Masz prawo myśleć o sobie dobrze, bo jesteś, ach, i tam mnóstwo, żeby się tak podbudować. Ale Pan mówi, jakbyś chciał tak o sobie myśleć, że jesteś wielki, że jesteś większy od innych, to bądź sługą. To bądź sługą, bo w oczach naszego mistrza tylko ten jest wielki, to jest gotów służyć. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony, powiedział nasz Pan. Jednym słowem, trzeba nam, bracia i siostry, uniżać samego siebie. Nie uniżyć tylko raz tam w życiu kiedyś, ale uniżać się na co dzień. Uniżać samego siebie. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, wzywa nas Słowo Boże w liście do Rzymian. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Trzeba nam bardzo uważać, żeby nie przyjmować chwały od ludzi, bo zdarzy się nam czasem, że zrobimy coś pożytecznego dla innych, coś dobrego, zwłaszcza gdy właśnie mamy tę postawę sługi, to się poświęcamy. Czasem kosztuje nas to wiele wysiłku, nawet i zdrowia, i pieniędzy. I trzeba uważać, że gdy ktoś zaczyna nas gloryfikować w jakiś sposób, jakoś tam wywyższać, trzeba się uniżyć, trzeba zareagować. Pamiętamy takie miejsca w Biblii, powiedzmy ktoś przed Piotrem, dlatego i Piotr natychmiast reaguje, mówi, ja jestem tylko sługą Jezusa Chrystusa. Najdoskonalszym przykładem jest oczywiście przykład Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Kiedyś jakiś człowiek podszedł do Jezusa i mówi, nauczycielu dobry. I on nie rozumiał jeszcze wtedy, kim jest, że Jezus jest Synem Bożym. A Jezus natychmiast zareagował, mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? Nie, dobry jest tylko jeden, Bóg. Jezus jest Bogiem, więc to by pasowało, ale w świadomości tego człowieka Jezus wtedy był tylko zwykłym rabinem, jakimś jednym z wielu, który prowadził iluś tam uczniów i nauczał. Trzeba nam reagować, żeby nie przyjąć chwały, Bożej chwały dla siebie, żeby chwały naszego Pana nie zatrzymać. Trzeba przekierować zawsze chwałę na Boga. Jeśli ktoś zaczyna nas chwalić, możemy natychmiast zareagować, powiedzieć, chwała należy się Jezusowi, bo to tylko dlatego, że Jezus w moim sercu mieszka, w moim życiu jest obecny, że jak naśladuję mojego mistrza Jezusa Chrystusa, to chwała jest dla mojego mistrza, a nie dla mnie. Zbliża się czas poniżenia wywyższających się i wywyższenia uniżających się, powiedział Jezus. Bo kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Tak, to Słowo Boże, które dzisiaj rozważyliśmy, ono ma nas nauczyć bardzo ważnej postawy przed Panem. Mamy takie czasy, że ludzie bardzo starają się podkreślić swoje znaczenie. Bywa, że ktoś parę lat tylko pouczy się czegoś, zrobi jakiś kurs i od razu chce, żeby go nazywać mistrzem. Czym prędzej, żeby mieć tytuł mistrza, eksperta, kogoś, kto się na tym zna. Ktoś inny założy sobie habit albo sutannę i ludzie mówią mu już ojcze. I to takie jest jeszcze w telewizji, taki prestiż. Udało się komuś odnieść w życiu jakiś mały sukcesik, a już zgłaszają się do niego ludzie i chcą, aby był ich przewodnikiem w tej branży, w tej kwestii, przewodnikiem duchowym. Nie tak ma być między nami, bracia i siostry. Duch Święty kieruje wszystkie światła na Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On. Bo chociaż, jak mówi Słowo Boże, nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy.
i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Niech tam sobie ludzie tytułują się nie wiadomo jak, nazywają się nie wiadomo jak, myślą o sobie nie wiadomo co, ale my, bracia i siostry, mówimy tylko jeden mistrz, tylko jeden ojciec i jeden przewodnik. To jest coś bardzo praktycznego do zastosowania. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali, proszę was o to, i byśmy pokornie zwrócili się do naszego Ojca w niebiesiech, abyśmy uniżyli się przed naszym Mistrzem, Panem, naszym Nauczycielem Jezusem Chrystusem, abyśmy powierzyli się temu jedynemu przewodnikowi duchowemu, uznając, że my sami dla siebie nie możemy być przewodnikami ani dla innych, bo tylko On jest ten jeden przewodnik nasz. Pomódlmy się. Zapraszam, byśmy spędzili czas na modlitwie. Zapraszam do krótkich, indywidualnych modlitw. Każdy niech się modli tak, jak czuje we własnym sercu, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Niech mówi, co on myśli, co on czuje, co chce Panu Jezusowi powiedzieć. Zapraszam.